Dzień dobry, program Za Siódmą Górą. Dzisiaj prosto ze Stanów Zjednoczonych, a właściwie z jego jednego stanu, zachodniego skrawka stanu Wyoming, gdzie właśnie się znajdujemy. Najstarszy park narodowy na świecie. Pewnie Państwo już wiedzą, o co chodzi. 9000 km kwadratowych. Jak to Państwu mniej więcej porównać? Około 20 powierzchni naszej Warszawy. Takiej powierzchni jest ten park. I właśnie, najstarszy park na świecie. Witajcie w Yellowstone. To może mało podróżniczy temat, ale nie wiem, czy Państwo wiedzą. W Yellowstone jest więzienie. Mało tego, park ma swojego specjalnego agenta FBI do takich trudniejszych spraw typu zabójstwa, porwania, których tutejsi strażnicy, rangersi nie mogą wziąć na swoje barki. Więzienie jest w centralnej części parku. Tam jest sala rozpraw, tam jest sala dla sędziów, tam są również punkty załadunku i rozładunku więźniów. Oczywiście cele więzienne, są ich 4. Kto by się spodziewał, że w takim miejscu jak bajkowy Yellowstone jest również miejsce na więzienie? Ale jest. Akt założycielski podpisał jeszcze w 1872 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Ulysses Grant i na podstawie tego aktu utworzył się park, który no dzisiaj słynie z wielu, wielu niezwykłości. Słynie chociażby z Wielkiego Kanionu długości 40 metrów, głębokości 260 i szerokości 800 metrów. Słynie z bizonów, 5000 sztuk bizonów można tutaj znaleźć. Słynie oczywiście z gorących źródeł. Największe gorące źródło w całych Stanach Zjednoczonych bije właśnie w Yellowstone. Jego wydajność to 2100 litrów na minutę.
I oczywiście Yellowstone słynie głównie z, wiadomo, gejzerów. Aktywnych gejzerów jest tu 450, to jest więcej niż połowa na całym świecie. Here I am to steal the show. Wild and burning stuff, you know. It's a tribal jamboree. I don't care for melody. My loving cup, I say, woman, drink it up, drink it up. I can find my way around, down the path of jungle sound. Cause I've got the voodoo blues, and my guitar blows a fuse. Baby, rest my loving cup, I say, woman, drink it up. Baby, rest my loving cup. I say, woman, drink it up. Drink it up. Drink it up. Drink it up. Ziemia w Yellowstone trzęsie się statystycznie około 2000 razy w ciągu roku. Zresztą sam park jest położony w bardzo specyficznym miejscu tektonicznym. Jesteśmy na kalderze, czyli na wygasłym wulkanie, tak zwanym superwulkanie, i faktycznie gdzie się nie obejrzymy, tam widzimy dymiące gejzery, dymiącą magmę spod nas wydobywającą się, i wszędzie są gorące źródła. Kiedyś podobno żyli tu tylko Indianie, podobno ładnych kilka tysięcy lat. Potem na początku XIX wieku na tę ziemię zawędrował poszukiwacz przygód James Colter, i gdy wrócił do swoich ziomków, mówił im o kolorowych jeziorach, o żółtych skałach, o błocie, które bulgocze, czy o skamieniałych drzewach. Nikt mu nie wierzył, nikt nie wierzył, że taka baśń może faktycznie istnieć. Mało tego, gdy pewien amerykański pisarz James Bridge również zawędrował do parku Yellowstone, napisał o tym książkę. A że do tej pory pisał baśnie i bajki, to wszyscy myśleli, że wciąż pisze, no właśnie, baśnie, bajki i legendy. Tym razem jednak Bridge miał na myśli naprawdę faktyczne miejsce, i długo minęło, zanim Amerykanie sami zorientowali się, jak piękne, baśniowe miejsce jest w ich granicach.
Mitzi Adazi, po indiańsku rzeka żółtych skał. To już Państwo wiedzą, skąd nazwa Yellowstone. No właśnie, żółte ściany, żółte kamienie, żółta rzeka, ale ta żółć i ta czerwień w takim bardzo popularnym miejscu, które Państwo kojarzą pewnie ze zdjęć z lotu ptaka, a nie z takiej perspektywy żabiej, jak w tej chwili się ono jawi, wcale nie pochodzi od żółtej skały, ale od bakterii sinic. To właśnie one barwią wodę oraz tutejszą skałę latem na taki czerwono-żółty kolor, a zimą na ciemno-zielony. Sześćdziesiąt gatunków ssaków, wśród nich pumy, wilki, kojoty, niedźwiedzie, grizzly, bizony, jelenie, sarny, rosomaki. Oprócz tego 300 kilkanaście gatunków ptaków, 18 gatunków ryb, płazy, gady, a do tego wszystkiego jeszcze, uwaga, 2000 gatunków drzew. Obfitość obfitości tutaj w Parku Narodowym Yellowstone naprawdę jest co podziwiać, jest co oglądać, ale powoli zapada zmierzch, słońce za horyzontem. Mam nadzieję, że kilka zdjęć jeszcze Państwu uda się o tej porze dnia, właściwie wieczora, pokazać. A na dziś to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam na kolejną odsłonę programu Za Siódmą Górą, która już za tydzień o stałej porze. Do zobaczenia. At you and love came. One single glance was all. I took one final look and you saw that I could be the one to make your heart feel free. Come with me, love with me, find me. Never take your eyes off me. You're tied to me. Love will make us of the moment. One look at you and love came. One passing glance, that's all. I took one final look and you saw I could be the one to make your heart feel free. Love with me, find me. Never take your eyes off me. You're tied to me. Love will make us of the moment. One look at you and love came. One single glance was all. I took one final look and you saw the one to make your heart feel free. Make your heart feel free. Make your heart feel free.